Skąd wzięły się nazwy dni? Oczywiście, nazwy dni powstały w o wiele prostszy sposób niż nazwy miesięcy. Tu od razu zapraszam na mój materiał, w jaki sposób skąd wzięły się nazwy miesięcy. Ale od początku. Poniedziałek, czyli dzień pierwszy poniedzieli, więc po tym pierwszym, najważniejszym dniu. Dlatego poniedziałek jest poniedziałkiem, wtorek, dzień wtóry, czyli dzień drugi. Oczywiście liczymy od niedzieli a słowo wtóry było po prostu kiedyś synonimem liczebnika drugi. I tak powstał wtorek. Środa od słowa średa, czyli dzień środkowy. Później mamy czwartek, czyli dzień czwarty. Piątek, dzień piąty. Sobota od szabatu, czyli słowo pochodzące z tradycji judaistycznej, zmienione w ten sposób, że mówimy sobota. Niedziela od nedalati, czyli dzień, w którym się nie pracuje. Dzień wolny. Dzień odpoczynku, według tradycji chrześcijańskiej, pierwszy dzień tygodnia i dzień najważniejszy. Dlatego kolejne dni, tak jak wspomniałem, poniedziałek jest dniem pierwszym, ale dniem pierwszym poniedzieli. Nie w znaczeniu pierwszym dniem tygodnia, tylko pierwszym dniem po właśnie najważniejszym dniu poniedzieli. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.